Cześć, witajcie na kanale Q21, ja mam na imię Paweł. Dzisiaj kontynuujemy temat mocy. Ostatnio głównie rozmawialiśmy o wzmacniaczach, dzisiaj przyszła kolej przede wszystkim na kolumny. Wspólnie z Michałem spróbujemy Wam wytłumaczyć, na co zwracać uwagę. Przechodzimy od razu do konkretów i w tym odcinku oczywiście zaczynamy od mocy kolumn pasywnych. Tutaj trzeba zacząć od bardzo ważnej rzeczy. Jest oczywiście standaryzacja, jeżeli chodzi o pomiary mocy w kolumnach pasywnych, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że producenci po prostu tej standaryzacji się bardzo często nie trzymają. Bez trzymania się standaryzacji nie wiemy nawet, czy jest to moc ciągła, czy szczytowa i tak naprawdę powoduje to, że te wartości zupełnie nic nam finalnie nie mówią. Zatem najważniejszy wniosek płynący z tej części odcinka jest bardzo prosty. Nie zwracajcie w ogóle uwagi na to, jaką moc mają kolumny. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu i tutaj od razu obalamy mit. Nie ma czegoś takiego jak wzmacniacz za mocny dla Waszych kolumn. Tutaj oczywiście apeluję o używanie Waszego sprzętu z rozsądkiem. To nie jest tak, że kupicie sobie turbo, hiper mocny, na przykład wzmacniacz, kolumny, które nie wytrzymają dużo mocy, odpalicie na maksa i będziecie się dziwić, że to po prostu się uszkodzi. Jeżeli chodzi o takie kwestie, no to jeżeli podłączycie wzmacniacz, który jest bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o papier za mocny do danych kolumn, to jeżeli będziecie się trzymać odpowiedniej głośności, nic absolutnie z Waszym sprzętem się nie stanie. Każdy z nas wielokrotnie widział i ja też wielokrotnie składałem systemy, gdzie wzmacniacz naprawdę, jeżeli chodzi o specyfikacje, był dużo za mocny do kolumn, z którymi je połączyliśmy. No i co? Te systemy grają 5-10 lat i absolutnie nic się z tym nie dzieje, ponieważ właściciel został, że tak powiem, wyczulony na to, żeby trochę ostrożniej operować gałką głośności. A zatem podsumowując, w ogóle nie bójcie się tego, że kupicie wzmacniacz za mocny, ponieważ takie stwierdzenie nie istnieje. Jeżeli będziecie słuchać na rozsądnych poziomach głośności, to nic z Waszym sprzętem się nie stanie. Tutaj naturalnie przechodzimy do kolejnego punktu i paradoksalnie łatwiej spalić kolumny wzmacniaczem za słabym niż za mocnym. Dzieje się tak dlatego, że nawet wzmacniacz z dobrymi zabezpieczeniami może się zachować niekontrolowanie, jeżeli będzie ciągle ciśnięty do maksimum. A zatem jeżeli macie zestaw, gdzie wzmacniacz jest wyraźnie za słaby dla Waszych kolumn i on będzie operował cały czas na maksymalnej mocy, to najzwyczajniej w świecie może się uszkodzić. Popatrzcie na to w ten sposób, że jeżeli macie samochód, w którym silnik będzie cały czas piłowany i cały czas pracował na maksymalnych obrotach, to ten samochód po prostu zbyt długo nie pojeździ. Tak samo działa to w audio. Dlatego właśnie w Waszym systemie audio dużo bardziej warto mieć wzmacniacz za mocny niż za słaby. Oczywiście kwestie, które dotychczas poruszyłem, trzymają się kolumn pasywnych. Jeżeli chodzi o zestawy aktywne, to jest zupełnie inaczej. Dzieje się tak po prostu dlatego, że kolumny aktywne mają po prostu swój własny zbudowany wzmacniacz, który bardzo często jest dobrany odpowiednio, jeżeli chodzi o jego moc. To spowoduje to, że możecie być w miarę spokojni, że wzmacniacz, który został właśnie dobrany do aktywnych zestawów głośnikowych, będzie miał optymalną moc i nie będzie ani za słaby, ani za mocny. To też powoduje, że właśnie aktywne zestawy głośnikowe jest ciężej spalić i po prostu uszkodzić, ponieważ komponenty są odpowiednio dobrane, ale oczywiście, jak zwykle, zachęcam do używania z rozwagą. A zatem jeżeli jesteście ludźmi, którzy panicznie boją się tego, że na przykład uszkodzicie swój wzmacniacz lub kolumny i czasami Was troszkę poniesie z głośnością, to zestaw aktywny może być dla Was dobrym rozwiązaniem. Zastanawiacie się w takim razie, co ma znaczenie? Znaczenie ma na przykład skuteczność kolumn. Co to jest skuteczność? Skuteczność jest to, w prosty sposób mówiąc, jak głośno kolumna zagra w odległości 1 metra przy 1 wacie mocy. W niektórych przypadkach zamiast 1 W mocy będzie to określone jako 2,83 V, co przy 8 ohmach daje 1 W, przy 4 troszeczkę więcej. Dlatego warto zwracać uwagę na to, jak producent deklaruje skuteczność. Jak wysoka skuteczność jest wysoką skutecznością? A nie ma żadnego takiego twardego rozeznania, ale w naszym doświadczeniu wynika tak, że zazwyczaj około 80 do 85 dB mówimy o kolumnie mało skutecznej. Są to zazwyczaj jakieś monitory albo ciężkie do napędzenia podłogówki. Później do około 88-89 dB mówimy o kolumnach średnio skutecznych i to są zazwyczaj kolumny najczęstsze w naszej ofercie, takie, które praktycznie podłączymy do wszystkiego i będzie to fajnie grało. Od 89 dB w górę mówimy tutaj już o kolumnach wysokoskutecznych i są to konstrukcje dopasowane na przykład do niskowatowych wzmacniaczy lampowych czy w klasie A. Często spotkacie się też z tym, że producenci deklarują pewną wartość skuteczności, a w pomiarach, w jakichś czasopismach, na różnych portalach ta skuteczność wychodzi niższa. I z czego to wynika? Oczywiście może to być jakiś tam zabieg marketingowy,
ale też wynika to z tego, że skuteczność można mierzyć na dwa sposoby, czyli bezechowo w otwartej przestrzeni i w pomieszczeniu. Pomiar w pomieszczeniu daje wyższą skuteczność, która może być atrakcyjniejsza dla klienta i jest w naszym zastosowaniu, bądźmy szczerzy, bardziej dla nas istotna niż pomiar w komorze bezechowej. No bo kto z nas ma komorę bezechową w domu? Patrząc na skuteczność, pamiętajmy też o tym, że 3 dB różnicy oznaczają 2 razy głośniej albo 2 razy ciszej. Więc jeżeli chcecie dwukrotnie zwiększyć głośność, musicie zwiększyć moc dwukrotnie. Jak możecie sobie wyobrazić, bardzo szybko moc wzmacniacza rośnie z tego 1 W, przy którym jest podawana skuteczność. A teraz przechodzimy do najcięższej w przenośni i dosłownie części tego odcinka, do impedancji. Czym impedancja różni się od rezystancji? A musimy pamiętać o tym, że impedancja jest zmienna w funkcji częstotliwości. To oznacza, że w całym paśmie audio kolumna nie jest takim samym oporem dla wzmacniacza. To się zmienia. Czasami jest niższa impedancja, czasami jest wyższa. Wzmacniacz musi sobie z tym poradzić. W przypadku kolumn najczęstszy zakres impedancji, który jest deklarowany przez producentów, to jest 4 do 8 ohmów. Przy czym musicie pamiętać o tym, że bardzo często producenci tą wartość uśredniają i pomijają najniższą wartość, która jest faktycznie dołkiem w charakterystyce, zazwyczaj w okolicach strojenia bas refleksu. Dlatego kolumna, która ma znamionowo 4 ohmy, może mieć faktycznie na przykład 2. Dlatego też kolumna trudna do wysterowania to nie zawsze kolumna, która ma najniższą skuteczność. Kolejny element, o którym musimy pamiętać przy prądzie zmiennym, to to, że moc, którą pompujemy do kolumny, niekoniecznie zostanie wykorzystana do wytwarzania dźwięku. Myśląc o mocy kolumny i mocy ze wzmacniacza, który wchodzi do kolumny, naturalnie myślimy o mocy czynnej, czyli ta moc, która tam wchodzi, ona coś robi. Z racji, że mówimy o prądzie zmiennym, musimy pamiętać o tym, że nie będziemy mówili tylko i wyłącznie o mocy czynnej. Moc czynna to jest ta moc, którą dajemy do kolumny i która faktycznie jest przekształcona w dźwięk. Niestety, kolumna jest obciążeniem impedancyjnym, jest pewne przesunięcie pomiędzy prądem i napięciem i oznacza to, że będzie się też pojawiała moc bierna. Moc bierna to moc, która pływa sobie pomiędzy elementami zwrotnicy i nie jest ona wykorzystywana do wytwarzania dźwięku. Jest to strata, z którą musimy się po prostu pogodzić. W związku z tym, podsumowując te dwie moce, mamy moc tak zwaną pozorną, składa się ona z tych dwóch mocy i oznacza, że wzmacniacz musi dać więcej mocy, niż faktycznie się spodziewamy przy pewnym poziomie głośności. W związku z impedancyjnym charakterem obciążenia i też potencjalnymi dołkami w impedancji, bardzo często prąd, który wychodzi z wzmacniacza, jest dużo większy, niż mogłoby się wydawać. Dlatego też większość wzmacniaczy wyższej klasy, na jakie zwrócicie uwagę, będzie miała dużą moc i dużą wydajność prądową, dużo większą, niż mogłoby się wydawać, że faktycznie jest potrzebna. Bardzo często zwracacie się do nas z pytaniem, czy do wzmacniacza, który ma na przykład wyjście 6-8-ohmowe, na obudowie jest napisane, czy można podłączyć kolumny 4-ohmowe. Tak, można. Pamiętajmy tylko o tym, że ten wzmacniacz może nie mieć, bo jest na przykład starszym modelem, może nie mieć bardzo dużej wydajności prądowej, które kolumny niskoimpedancyjne będą wymagały, więc tutaj apelujemy o rozsądek. Generalizując, jakieś 90% rynku audio kolumn i wzmacniaczy będzie ze sobą działało bez problemu. Oczywiście kolumny niskoimpedancyjne bardziej się polubią z tranzystorem niż z lampą, ale w większości przypadków będzie to działało, więc niekoniecznie zamartwiajcie się tym, bardziej skupcie się na brzmieniu. Więc jeżeli podobają Wam się kolumny 4-ohmowe, a Wasz wzmacniacz ma 8-ohmowe wyjście, spokojnie, nic nie wybuchnie. Zachowajcie zdrowy rozsądek i cieszcie się dobrym dźwiękiem. A tak kończąc, słuchajcie, my sami kupując kolumny czy wzmacniacze, nie patrzymy na te wartości na papierze. Po prostu bierzemy to do domu, słuchamy i wtedy podejmujemy decyzję. Jeżeli gra, to gra. Jeżeli nie, to szukamy dalej. Więc jeżeli my, profesjonaliści, którzy tym żyją, nie zwracamy na to uwagi, wy też nie powinniście. Skupcie się na tym, co jest najważniejsze. Jak to gra? Podsumowując dzisiejszy odcinek. Tak jak Paweł powiedział, moc kolumny nie ma żadnego znaczenia w praktyce. Jest to coś, co występuje na papierze, ale z rzeczywistością za bardzo nie ma zbyt wiele wspólnego. To, co jest ważne, to to, żeby Wasz wzmacniacz miał wystarczająco dużo mocy i lepiej mieć za mocny niż za słaby. To, na co warto zwrócić uwagę, to skuteczność i impedancja. Stanowią one świetną podpowiedź przy kompletowaniu sprzętu. Jednak to, co najważniejsze, to finalny efekt brzmieniowy. Dlatego zachęcamy Was najbardziej do tego, żebyście słuchali. A jeżeli macie wątpliwości, zawsze możecie do nas zadzwonić. My chętnie udzielimy Wam porady albo zorganizujemy odsłuch. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek.
Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Nam tak. Jeżeli macie pytania albo uwagi, zapraszamy do sekcji komentarzy. Po więcej zostawcie lajka, suba i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Cześć.